W 2013 roku ukończyliśmy budowę naszego najnowszego domu pokazowego w Szafrankach koło Ostródy. Dom KAS 130 Szafranki to jednorodzinny drewniany dom mieszkalny o powierzchni około 100 m kwadratowych. Zbudowany jest w technologii szkieletowej. Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana jest z kantówek o wymiarach 4,5 na 14,5 cm. Dom zbudowany jest z drewna świerkowego i sosnowego, które posiada certyfikat zakładowej kontroli produkcji. Elewacja to tynk na styropianie o grubości 10 cm. Odpowiednio ocieplone podłoga, ściany i dach oraz zastosowane ogrzewanie gazowe sprawiają, że dom jest energooszczędny. Na parterze znajdują się salon i kompletnie wyposażony aneks kuchenny o łącznej powierzchni około 30 m kwadratowych. Wiatrołap ma powierzchnię 4 m kwadratowych. Dom posiada łazienkę o powierzchni 3,8 m kwadratowego z prysznicem, zlewem i toaletą. Obok łazienki mieści się pomieszczenie techniczno-gospodarcze o wielkości około 6 m kwadratowych, w którym zamontowany jest piec gazowy. Ostatnim pomieszczeniem parteru jest jasna sypialnia o powierzchni 9,5 m kwadratowego. Na poddaszu jest druga łazienka o powierzchni 5 m kwadratowych. Oprócz niej znajdują się tam jeszcze trzy sypialnie. Jedna przestronna o powierzchni 15 m kwadratowych i dwie mniejsze po około 8 m kwadratowych. Od strony ogrodu znajduje się taras o powierzchni 12 m kwadratowych. W chwili obecnej koszt domu KAS 130 Szafranki w promocji to 250 tysięcy złotych brutto. W tej cenie mieszczą się wykonanie fundamentu z ociepleniem i posadzką betonową, ocieplenie ścian i dachu z wykończeniem od środka deską obiciową lub płytą OSB, wykonanie elewacji tynk na styropianie o grubości 10 cm plus pomalowany element drewniane, stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, ściany działowe według projektu bez drzwi wewnętrznych, impregnacja ogniochronna, instalacje elektryczna, wodna i grzewcza. Zapraszamy też Państwa do wynajęcia domu KAS 130 Szafranki. Dom położony jest blisko lasu i jeziora, jest więc znakomitym miejscem do odpoczynku i rekreacji.